Jest to informacja publiczna do najwyższych władz państwa polskiego. Powtarzam, jest to informacja publiczna do najwyższych władz państwa polskiego. Powtarzam, jest to informacja publiczna do najwyższych władz państwa polskiego, a szczególnie do tak zwanego wymiaru sprawiedliwości. Niniejszym chciałem poinformować najwyższe władze konstytucyjne i to wszystkie inne państwa polskiego obecnie w 13 czerwiec, wtorek 2023 rok, że jest to groźny bandyta międzynarodowy, bardzo groźny, wyjątkowo groźny, cyniczny, zuchwały, bezwzględny i bezczelny, Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Powtarzam, jest to Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Jest to pracownik korporacji prywatnej pod nazwą Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny, Sekretariat Pokój 168. Powtarzam, Sekretariat Pokój 168, pierwsze piętro, ulica Podwale 28, Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział Pierwszy Cywilny. Jest to zdjęcie z 2017 roku. 2017 rok. Proszę bardzo, Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Magdalena Druzgała Szczepani Kaliszewska. Jest groźnym bandytą międzynarodowym, który nęka mnie uporczywie już szósty rok na całym świecie, czego sobie nigdy nie życzyłem, i nęka mnie uporczywie i dokonuje przestępstw. Więc wzywam państwo polskie do surowego ukarania tego bandyty międzynarodowego, co jest bezsporne, bo już kilka razy osobiście państwo polskie informowałem o tym, że jest to groźny bandyta, więc państwo polskie wie o tym od 5 lat co najmniej, że to jest groźny bandyta. Nic z tym nie zrobiło i nie zamierza zrobić. Dlatego najlepszą opcją byłoby, aby państwo polskie złapało tego bandytę i wydało w moje ręce, aby surowo ukarać tego bandytę i aby zaprzestała dokonywania przestępstw przeciwko mnie oraz interesom handlowym korporacji. Ten bandyta groźny międzynarodowy dąży do tego, by mnie pojmać, pozbawić wolności, nie wiadomo na jak długo, być może na całe życie. W związku z tym nie mógłbym kupować produktów spożywczych, żywnościowych i tych, które są mi potrzebne do codziennego życia i funkcjonowania. Telefony komórkowe, elektronika, to co potocznie praktycznie każdy ma, żywność i inne produkty spożywcze. Między innymi chciałem coś wybrać tutaj z oferty, jakie są na rynku polskim i nie tylko dostępne. Chciałem jeść niemiecką czekoladę. To jest niemiecka czekolada. I chciałem się systematycznie zapoznawać z ofertami handlowymi niemieckich sieci sprzedażowych w Polsce. Więc nigdy sobie nie życzyłem, aby ktokolwiek chciał mnie pojmać, odebrać mi moją wolność bez kwitów. Powtarzam, bez kwitów. Państwo polskie poprzez tego bandytę nęka mnie uporczywie po całym świecie szósty rok. Więc nie jest to pomyłka, żeby kogoś nękać po świecie szósty rok już i powiedzieć, że to jest pomyłka. Jednak nie ma kwitów na to, powtarzam, więc jest to świadome działanie pracownika sądu, bandyty groźnego międzynarodowego, który dokonuje licznych przestępstw przeciwko mnie, mojej wolności, mojemu życiu. Więc najlepiej byłoby złapać tego bandytę i wydać w moje ręce w celu surowego ukarania, skoro państwo polskie, obecnie pisowskie, przez 6 lat
państwo polskie nie może tego bandyty złapać. Państwo polskie nie może tego bandyty złapać. Nie może, nie chce. Nie chce. Więc ten bandyta najprawdopodobniej tutaj często przebywa. Tutaj często ten bandyta przebywa. Zobaczmy, proszę bardzo, zobaczmy, jakie tutaj kucypały są. Proszę, proszę, proszę. Jak to pięknie brzmi. Więc i jestem nękany przez państwo polskie szósty rok. Uporczywie nękany i żadnego odszkodowania nikt mi nigdy nie zapłacił i nikt nie zamierza mi zapłacić odszkodowania, więc tym bardziej odszkodowanie będzie duże, okej? Okay?